nazywam się major Andrzej Piaseczny, a oto kolejny odcinek Ludowych Wieści. Dzień dobry, myli państwo. Zakończyła się ósma olimpiada w Moskwie. ZSRR kolejny raz wywalczyło najwięcej medali. 58 złotych, 49 srebrnych oraz jeden brązowy. Nasza reprezentacja również może pochwalić się sukcesami. Między innymi czwartym miejscem w biegu o teczkach. Tyczkach. Za nasz sukces odpowiedzialna jest tylko jedna osoba. Wybitny sportowiec, kibic numer jeden, pierwszy sekretarz KC PZPR, towarzysz Leszek Władysław Miller, który na godzinę przed biegiem finałowym zwolnił naszego trenera i sam poprowadził nas ku chwale PRL. Jego wiara w nas była tak silna, że zaczął świętować sukces jeszcze przed właściwym biegiem. Punktem kulminacyjnym olimpiady był honorowy wyścig pierwszego sekretarza PZPR z sekretarzem KPZR na dystansie 300 metrów. Towarzysze i towarzyszki, południe za nami. Moskwa skąpana w promieniach letniego słońca prezentuje się naprawdę imponująco. Niech towarzystwo mi uwierzy. A przed nami długo wyczekiwany pojedynek. Towarzysz Władimir Antonowicz Iwaszko jeszcze wczoraj wizytował nowy blok elektrowni atomowej w Archangelsku. Teraz skupiony wyłącznie na biegu. Sekretarz Leszek Miller gotów do startu. Widzi towarzystwo, jak się rozgrzewa, jak rozciąga mięśnie, przykuca, jakby tańczył kazaczoka, jakby należał do najczerwieńszych gwiazd zespołu tańca ludowego imienia Mojsiejewa. Szanowne towarzystwo spojrzy, twarz ogorzała, na czole pojawiły się kropelki potu. To będzie emocjonujący wyścig. Zawodnicy już na linii startowej. Publiczność nie daje o sobie zapomnieć, mocno dopinguje obu zawodników. To nie rywale, to przyjaciele, to odpowiedzialni przywódcy, to prawdziwi ojcowie narodu. Towarzysze i towarzyszki, sędzia daje znak i ruszyli. Sekretarz Miller rozpoczyna bieg ostrożnym krokiem, jakby chciał wybadać bieżnię. Prędko jednak wyrywa się do przodu, zostawiając przeciwnika daleko w tyle. Pierwszy zakręt i pierwsza trudność. Sportowiec schodzi z trasy, by udać się do węzła sanitarnego. W tym czasie towarzysz Iwaszko nie posunął się nawet o krok. Towarzysz Miller z powrotem na bieżni. Kolejną prostą i zakręt pokonuje tym razem bez problemów, pomijając trzy upadki. To już ostatnia prosta i pierwszy sekretarz zwycięstwo ma w kieszeni. Publiczność skanduje: Miller! Miller! Atmosfera wzruszenia udzieliła się bohaterowi. Przed chwilą triumfu zwalnia, aby przemówić do ludu. Och, jakże on pięknie mówi o rozkułaczaniu polskiej wsi, o walce proletariatu o lepsze jutro, jak pięknie opowiada o zmaganiach z imperializmem. Ale co to? Sekretarz Iwaszko ruszył i pędzi niczym niezłomny elektrobus Pafawagu. Sekretarz Miller jest tak przejęty przemówieniem, że nie widzi rywala. Miller! 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 Iwaszko! Towarzysz Iwaszko przekracza linię mety jako pierwszy! Towarzysze i towarzyszki, co za emocje! Rekord świata pobity! Publiczność wstaje, intonuje podmoskowny i wieciera, chociaż do zmierzchu jeszcze parę godzin, ale jest, jest, jest zwycięzca! Towarzysz Władimir Antonowicz Iwaszko, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Chociaż sekretarz Leszek Miller także ma powody do dumy, nie przyniósł wstydu narodowi polskiemu. Obaj mężowie stanu pokazali, że współzawodnictwo może być prawdziwym motorem napędowym socjalizmu. Sekretarz Iwaszko był przedostatni, zaś towarzysz Miller zajął zaszczytne drugie miejsce. To był bieg ku lepszej przyszłości wszystkich narodów socjaldemokratycznych. Jako poseł przewodniczący Komisji Śledczej do zbadania niepełnego zwycięstwa pierwszego sekretarza Millera chciałbym zdać państwu raport z naszych prac. Wynik wyścigu jest sporym zaskoczeniem, ponieważ pierwszy sekretarz dziarsko trenował do poprzedniej olimpiady w 2018 roku, kiedy to opuszczał bieżnię na noszach. Jednakże forma życia oraz wsparcie narodu winnemu były zapewnić zwycięstwo i pierwsze miejsce. Podejrzewany jest udział osób trzecich oraz wspomagaczy chemiczno-mechanicznych. Niestety materiał wizualny został skonfiskowany przez KGB
a świadkowie milczą. Śledztwo trwa. Komitet do spraw powitania sportowców w składzie Żyłka, Zawadzki, Chorbacz przegłosował uroczyste powitanie bohaterskich sportowców na lotnisku Okęcie. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy, w wyniku której zakupiono 373 balony koloru czerwonego, 3 pompony i 20 litrów napojów spożywczych. Po stawieniu się na lotnisku Okęcie oczywistym stał się fakt, iż sportowcy wylądowali na lotnisku Breżniewa, zaś towarzysz Zawadzki zniknął wraz z 20 litrami napojów spożywczych. Komitet nie miał wyboru i jednogłośnie się rozwiązał. Towarzysz Władimir Antonowicz Iwaszko uroczyście zgasił znicz olimpijski, zrzucając z helikoptera specjalny piasek, sprowadzony wprost z głębokiej Syberii. Хотел ли секретарь просигнализировать о расточительности своего правительства? А может быть, он перепутал лампаду с кюветой? Bo to przecież był śmigłowiec Kamazow model KA Iwaszko. I zamówiliśmy ich 14 sztuk, na które czekamy od 3 lat. Dla siebie wybrałam model o kolorze ludowo-czerwonym. Pomimo oparzeń, jakie otrzymałem podczas stania pod zniczem, cel osiągnąłem. Oto ten piasek. Proszę spojrzeć na jego gramaturę, na ten zapach. Kiedyś wnuczek się mnie spyta. Dziadku, gdzie byłeś podczas olimpiady w Moskwie w 2020 roku? Wnuczku, stałem pod zniczem i łapałem piasek towarzysza Iwaszko w ręce i nawet w buzie. Teraz masz oto 2 ziarenka. Kup sobie lot do polskiej kolonii na Wenus. Dla naszego narodu to zaszczyt, gdyż przy wydobyciu piasku brał udział wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, która dobrowolnie wyemigrowała w latach 90. Od kilku tygodni ceny piasku gwałtownie idą w górę. Za kilogram tego kruszcu trzeba zapłacić obecnie 614 tysięcy złotych, czyli równowartość 9 rubli. Jak poinformował na porannej konferencji dla dziennikarzy rzecznik rządu, wzrost cen spowodowany jest spekulacjami prywaciarzy, którzy sprowadzają z zachodu piasek wątpliwej jakości. Tacy chuligani najchętniej porzuciliby socjalistyczną ojczyznę i wpadli wprost w objęcia imperialistycznych rządów państw kapitalistycznych. Polacy nie dadzą się jednak nabrać. Rząd apeluje, by nie zaopatrywać się w miernej jakości piasek sprzedawany w peweksach. Niebawem wprowadzone zostaną kartki reglamentacyjne, dzięki czemu każdy obywatel będzie miał możliwość zakupu kruszcu. Informujemy również, iż celem unormowania poziomu piasku na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przejęte zostaną wszystkie piaskownice na osiedlowych placach zabaw. Na ich miejscu usypane zostaną stogi siana, aby nasza latorośl miała gdzie się bawić. Sekretarz Miller nie spoczął na laurach. Po powrocie do kraju zwołał 19. zjazd partii. Obrady mają trwać do białego rana. Jak do tej pory udało się wybrać 6 nowych ministrów, 9 podsekretarzy oraz 79 naczelników biura cenzury. A co z realizacją postanowień z 16. zjazdu partii i obietnicą uwolnienia nauczycieli internowanych 11 sierpnia za to, że... Zatrzymałem wypowiedź tej pani, gdyż jak wiemy, rząd PRL spełnia wszystkie złożone obietnice, a partia wiedziona przez pierwszego sekretarza dziarsko walczy z przeciwnościami. Wiemy już, iż nowym Nie pozwoliłem jeszcze mnie odciąć. Proszę przejść do kolejnego reportażu. Wiemy już, iż nowym ministrem skarbu został były burmistrz Białegostoku
a od niedawna bliski współpracownik pierwszego sekretarza, pan towarzysz Kononowicz Krzysztof. Na zjeździe partyjnym wiele osób było zaskoczonych nowym wizerunkiem pana pierwszego sekretarza. Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do jego wizerunku i włosów o kolorze kruczo-czarnym. Hitem sprzedaży jest farba do włosów o nazwie Ciemnota Millera. Każdy prawdziwy mężczyzna chce farbować się na pierwszego sekretarza. Aż tu nagle towarzysz Miller pojawił się w siwej czuprynie. Złośliwi twierdzą, iż to oznaka starości lub stresu spowodowanego bratnią interwencją w Afganistanie. Lecz my wiemy lepiej. Jest to po prostu pozytywny efekt bliskiej przyjaźni z towarzyszem ministrem Kononowiczem. W związku z czym nowe rozporządzenie nakazuje wymianę wszystkich portretów pierwszego sekretarza o ciemnych włosach na nowe, gdzie włosy ma koloru siwego. Ponadto wszyscy urzędnicy i członkowie PZPR otrzymują zakaz farbowania włosów farbą Ciemnota Millera, a towarzysze pod 40, którzy nie siwieją, powinni tę siwiznę upozorować. Moim zdaniem, jak i koleżanek z naszego zakładu pracy Ludowych Wieści, pan pierwszy sekretarz nigdy nie wyglądał lepiej niż teraz. Zaczynamy akcję pseudonim spalmy pierwszego sekretarza. Żaden czarnowłosy nam nie ucieknie. Spalimy ich wszystkich. Do portu w Gdańsku własnoręcznie przyleciał z Kuby statek z pomidorami. Jest to pierwsza dostawa w ramach programu My wam węgiel, wy nam banany. W kolejce do kontenerów ustawili się entuzjaści świeżutkich pomidorków. Nasze pomidorki najlepsze. Nigdzie takich nie ma i nie będzie. Tylko ludowe pomidorki. Dostępne tylko u mnie, na ulicy Ludowej. Zapraszam serdecznie. Tu nie chodzi o pomidorki, ani ich czerwone kolorki. Współpraca socjalistyczna między krajami łączy nas ponad podziałami. Popyt jest bardzo duży. Eksperci uważają, iż kolejna dostawa, tym razem z pietruszkami, może wyprzedać się, zanim doleci do naszego kraju. A teraz sponsor odcinka. Kultowy od wielu dekad. Szybki, niezawodny, stylowy. Nadal w produkcji, nadal ukochany, nadal Krasivi. Fiat 126B. Rekord widzów w kinach pobity. Film w reżyserii amerykańskiego reemigranta Tomasza Wieczora obejrzało ponad 8 milionów widzów. Mowa oczywiście o filmie Labrador, który opowiada o bohaterskich walkach milicji obywatelskiej z wrogami narodu. W roli głównej ulubieniec publiczności i milicjant także w prawdziwym życiu Roman Warzycha. Ostatnie 15 lat spędziłem na tropieniu szajki fałszerzy kartek reglamentacyjnych. Spełniałem ochoczo swe obowiązki pomimo wysokich kosztów prywatnych. Żona odeszła z mym bratem, a własna matka nie przyznaje się do mnie. Chciałem definitywnie odejść ze służby. Coś mnie jednak zatrzymało. Naciągający socjaliści! We'll be right back.
socjalizm gwarancją siły i pomyślnego rozwoju ojczyzny. Co ty wiesz o pałowaniu? Nasz film został nominowany do nagród Sowieckiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli tzw. Iwanów, w kategoriach najlepszy film oraz najlepszy aktor, czyli ja. Trzymajcie za nas kciuki. Ogłoszenie zwycięzców już za kilka tygodni w Moskwie. I know we will win all the prizes. Zuzia Tyrynkiewicz, uczennica szkoły podstawowej imienia Józefa Oleksy, została potrącona tydzień temu przez limuzynę. Sprawca zbiegł. Oto rysopis pamięciowy. Ja wszystko widziałem. Kierowca miał zakazaną mordę. Jakby był Solidarności. I na pewno gnał, aby dokonać nielegalnego wykroczenia. Podejrzewam, że to mój sąsiad, Antoni Bęben, zamieszkały przy ulicy Breżniewa 2. W zeszły piątek zrobił głośną prywatkę i nie zaprosił mnie. Pierwszy sekretarz PZPR przejął się historią dziewczynki, gdyż wypadek miał miejsce niedaleko jego domu. Wraz z ministrem skarbu odwiedził Zuzię w szpitalu i dostał od niej bukiet kwiatów, zaś on odwdzięczył się dodatkowym przydziałem musztardy. Mówi się, że pan sekretarz ma klasę. To nieprawda, bo nie jest nauczycielem, a przywódcą całego narodu i nie musimy siedzieć w klasie, aby go słuchać. Strach wyjść za obejście. Duchy przodków donieśli mi, że przeznaczeniem tego kierowcy jest potrącenie jeszcze trzech małych dziewczynek. Szaman z Kyzylu zdradził mi sposób, jak przełamać tę feralną passę. Żaba, ryba, gąba wdowa, niechaj zgnieci utroba! W imieniu Gospodina Spasiciela Jezusa Chrysta, Syna Bożywa, ja proklinaję Ciebie. Niechaj łoże Twoje będzie mokre niczym runo Gedeona. Na koniec znakomita wiadomość. Nasz program jest już dostępny w elektronicznej międzysieci, a konkretniej na kanale Ludowe Wieści na stronie www.tubaludu.pl. Dla Państwa wygody każdy obywatel został dodany do listy subskrybentów naszego kanału. I nie tylko. Oto pełna lista. Nie muszą Państwo obawiać się o opłaty abonamentowe. Odpowiednia kwota już została pobrana z Państwa książeczek bankowo-oszczędnościowych. Ponadto każdy użytkownik otrzymuje dostęp do hitowej gry Wilki Zając 3, która podbija wszystkie listy popularności w bloku wschodnim. Udało mi się nawet zoptymalizować gierkę, zmieniając główną melodię na taką. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Ludowych Wieści. Serdecznie... Baczność! Majorze, jest pan Gieroń. Nawet pomimo nieroglemnowej brody. W poczekiwaniu za wzorową służbę na antenie przez równe 15 lat chciałbym wręczyć ten panu oto medal zasługi PRL. Bardzo dziękuję. To wspaniała niespodzianka. Pan generał jest bardziej Gieroj i chciałbym odwdzięczyć się tę oto laurką. A broda to wyraz poparcia dla bratniej interwencji w Afganistanie. Doprawdy, ostatnie 15 lat było wspaniałe nie tylko dla mnie, ale dla całego naszego narodu. Udało nam się przezwyciężyć wiele niepowodzeń i trudności, jakie szykowały dla nas kapitalistyczni wrogowie.
Ten wspaniały naród jest niezniszczalny, a wola ludu jest jak skała na morzu walki o równość klasową u wybrzeży sprawiedliwości społecznej. Nasza jedność udowodniła wszystkim, iż nie ma siły nad proletariat wywodzący się z prawdziwych tradycji ludowych. Jeden naród, jedna partia. Przyszłość należy do nas na 1000 lat!